Going underground. Trzeci poziom. Na trzecim świecie. Ja pierdziele, ale żeśmy tutaj dali dupy, nie? Dobra, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Dobra. O, w końcu zaczynamy w jaskini, kurde. Dawno nie zaczynaliśmy w jaskini. Nie licząc, że tak powiem, poprzedniego świata, to naprawdę dawno żeśmy nie zaczynali. Mógłbym nawet rzec. O, udało mi się tak fajnie zabrać ten czerwony klejnot. W sumie niby trzeba było, wiecie, dostać się do tego czerwonego klejnocika za pomocą platformy, no ale jak widzicie, udało mi się to zrobić bez tej platformy, tak więc... No cóż. Nie zawsze trzeba platformy używać, żeby się dostać. Z jakiegoś powodu krok, jak widzicie, się tutaj zablokował. Przez co straciłem 24 życie. Kurde! Ja pierdziele, ale to jest posrany świat, bez kitu. Ale bardzo mi się podoba tutaj ta sekwencja. Dokładnie tak, ta sekwencja, w której mamy do uratowania go bossa i chyba klucz do zdobycia, z tego co pamiętam. O ile dobrze pamiętam, a mogę się mylić równie dobrze. Dobra, klucza nie widzę, więc trzeba iść tutaj w takim razie. Skoro klucza nie ma. Tak jest, tutaj on będzie. Kurde, 23 życie, a miałem 30 żyć. Pechowa 30, ja pierdziule. Ta, mówiono zawsze, że 13 jest pechowa. Ta, jasne. To nie zła 13 pechowa. Czasami za długo trzeba czekać na te platformy, żeby one łaskawie, kurde, wylęgły się ze swojej, kurde, jamy. Jak sami zresztą widzicie, czasami po prostu trzeba poczekać długo, żeby dostać się dalej. A wiecie, czas mnie goni, bo jednak chciałbym dosyć szybko się wyrobić z tą sesją, bo jest ładna pogoda i chcę trochę też pokorzystać z pogody, póki jest ciepło. A ma być tak ciepło przez cały ten tydzień, więc dlatego chcę jak najwięcej nagrać jak najszybciej. Może nie to, żeby zrobić to na odpierdziel się, ale wiadomo, chcę po prostu jak najwięcej nagrać troszeczkę szybciej, żeby potem skorzystać sobie z pogody i trochę odpoczywać. Chociaż odpoczywać będę dopiero w wakacje, no ale wiecie, o co chodzi. A, i teraz sekwencja, którą również nie lubię, bo mam złe wspomnienia za dzieciaka i chyba nawet z Let's Playa z 2015. A więc czasówka. Chyba zdążyłem, z tego co widzę. Ta, dzyndzolek zadzwonił, ale po prostu zdążyłem. Za pierwszym razem to zrobiłem, więc... Kurczę, pięknie, podoba mi się to. W ogóle brakuje mi niebieskiego i purpurowego klejnotu, więc zaraz zobaczymy, gdzie one są. Mam nadzieję, że to gdzieś tutaj będzie. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo naprawdę słabo będzie, jak się okaże, że kurde, pominąłem gdzieś jakiś klejnot, który... pozwoliłby mi dostać się... Znaczy, który pozwoliłby mi mieć niebieski klejnot i fioletowy plus jakiś gobos, ale raczej chyba będę miał wszystko. Raczej żadnej klątwy chyba tutaj już mi gra nie przewiduje. No poza tym, że tracę klejnoty jak głupi dosłownie, to raczej nic szczególnego się nie powinno zdarzyć. To co się udało, to odzyskałem. To jest fioletowy, oj, niedobrze.
tu jest fioletowy, to gdzie jest niebieski w takim razie? Okej. Klucz srebrny mamy. Nie podoba mi się to. Gdzieś ominąłem, kurczę, pieczone jeden klejnot. Nie podoba mi się to. Okej, gdzie jest platforma? Tu jest. Szybko. Tam jest gobosik. Nie trafiłem. Dosłownie. Cofamy się. Myślałem przez chwilę, że muzyka ten będzie dalej leciała, a tu się okazuje, że się zrestartowała. Bo wiecie, czasami są takie sekwencje, jak się cofamy powiedzmy do jakiejś sekwencji, to muzykę się czasami nawet dobra, może nie cofa, ale po prostu leci dalej, nie? Wiecie, o co chodzi. I myślę, że w tym wypadku też tak będzie, ale jednak okazuje się, że nie. Więc okej, spoko. No kurde, zaatakowałem go. Co jest? No! Znowu to samo. Ja wiem, że się da inaczej to zrobić. Kurde! Nie prowokuj mnie, gra. Ja widzę, że ta gra bardzo lubi działać mi na nerwy i mnie prowokować dzisiaj, tak więc sądzę, że chyba dzisiaj sobie zrobimy trochę krótszą sesję i przejdziemy tylko połowę tego świata, czyli tego 11 maja. A dalsze nagrywki po prostu jutro bym sobie ogarnął. Bo widzę, że dzisiaj to mam po prostu jakiś taki pechowy dzień, mimo że nie jest to piątek 13, tylko kurde 11 maja i to jeszcze to jest wtorek, kurczę. Dobra. Zrobimy to tak, jak powinno być. Chociaż słyszałem, że słyszałem, że da się to na dwa sposoby zrobić, ale dobra, niech będzie już ten legitny sposób, ten taki, który wszyscy znamy i kochamy. Dobra, mamy tutaj dwie skrzynki. Jestem ciekaw, czy tu będzie niebieski klejnot. Tak, jest, dobra, mamy wszystko. Po prostu gra sobie zmieniła kolejność tych klejnotów. No, mogłem to też inaczej zrobić, ale wolałem sobie trochę uprzykrzyć życie, tak więc zobaczmy, co ta runda bonusowa będzie dla nas kryła. Nie mogę się jej doczekać. Dobra, czyli skupiamy się po raz kolejny. Tak więc ja się zamykam, wysłuchajcie muzyki i lecimy z koksem. Dobra, udało się. Udało się. Zrobiliśmy to za pierwszym razem. Nice, kurczę pieczone. Czemu tamtej rundy bonusowej się nie udało? To mnie zastanawia. Co to za nieszczęście mnie musiało tam spotkać? Dobra, nieważne. W każdym razie będziemy mieli szóstego gobosika, tak jak powinniśmy mieć. Bardzo mi się to podoba. Teraz możemy sobie normalnie zakończyć ten poziom i zobaczyć, co będzie nas czekało w następnym poziomie, bo chyba następny poziom to już będzie boss, z tego co pamiętam. Pierwszy boss. Z dwóch. Bardzo fajnie. 95. I straciliśmy, kurcze pieczone, 8 żyć. Tak, to będzie boss. Tak więc lecimy z bossem i zobaczymy, co będzie po bossie. Czyżby to będzie konfrontacja z Neptunem? Może pseudo-Neptunem? Boże, nie wiem. No, jest to taki Neptun trochę. O Jezus.
Dobra, szykujemy sobie tutaj klejnociki, bo to nie będzie łatwa konfrontacja, szczególnie, że za dzieciaka miałem z nim problemy, z tym Posejdonem, Neptunem, whatever. Nazywajmy sobie go jak chcemy. Dlatego jak najwięcej trzeba zbierać tych klejnocików, bo nie mam zamiaru tutaj z nim nie wiadomo jak wojować. O Jezus Maria, krab zasrany. Dobra, płyniemy dalej. Tamta muzyka mi się bardziej w sumie podobała. Ta też w sumie może zła nie jest, ale tamta była według mnie lepsza troszeczkę. Ale to jest moje... No to świetnie, no to ja już nie chcę wiedzieć, jak będzie wyglądała konfrontacja z Neptunem. Zważywszy na to, że jak widzicie, mamy tylko dwa klejnociki. Tak więc nie chcę wiedzieć, jak to będzie osobiście wyglądać. Na szczęście każdy z bossów ma tylko trzy ataki. W sensie, że trzy razy trzeba zaatakować bossa, żeby boss zginął, tak więc zobaczmy, co tym razem będzie na nas czekać. Udało to się zrobić za pierwszym razem. Gdzie kiedy ćwiczyłem, nie mogłem go kurde pokonać. Nie mogłem go pokonać. X. A ten boss za dzieciaka mi tyle problemów sprawiał. Nara, bye bye. O Jezus Maria, ten boss mi tyle za dzieciaka problemów sprawiał. Tak samo jak w 2015 roku, że to jest masakra. Send and freedom. Freedom. Dobra, wiecie co? Teraz nie wiem. Pójdę z psem, przewietrzę się, tak na 10 minut spacer i powiem wam, co robimy dalej, okej? Okay? Zaraz jestem. Słuchajcie, wiecie co? Podjąłem decyzję, zanim jednak poszedłem z psem, bo byłem szybko w toalecie, że myślę, że na tym dzisiaj zakończymy sobie tę sesję. 3 poziomy plus boss to równa się 4. Zobaczmy tylko, ile będziemy mieli procent. Dobra, zapiszmy sobie gierkę może. O, mamy tutaj jakby scenariusz z Ostatniego Świata. O, 44 mieliśmy, więc... zdobyliśmy 8% gry. Dobra, jutro będę kontynuował tę sesję. Dzisiaj sobie pasuje. Dziękuję wam chwilowo za oglądanie, ale nie będę się jeszcze tak oficjalnie żegnał. Tutaj był oczywiście ogolony.pl, znaczy w sensie pomidorowy.pl, ale wiadomo, że ogolony tak ładnie, gładziutko. A ja idę, bo obowiązki czekają. Widzimy się jutro w kontynuacji tej sesji. Trzymajcie się.